Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj jesteśmy u pana Józefa Strączka. Oddział 0238, Zakopane. Pogoda gorąco, pójdziemy sobie do środka, porozmawiamy o suplementacji, właśnie, o odbudowie, o wynikach przede wszystkim, bo wynik jest świetny. Także zapraszamy. Jesteśmy z powrotem, już tutaj w domku, tutaj puchary jak widać. Pomogę się kartką, żeby nie zapomnieć o wszystkich pytaniach. Może by pan powiedział, jak się zaczęła pana przygoda z gołębiami? No, przygoda z gołębiami to już się zaczęła. Mój dziadek chował, pradziadek. Ja już od małego, jak to się mówi, od 5 lat. No kochałem te gołębie. Jasne, jasne. To ile pan już łącznie lat tak lotuje? No lotuje gdzieś z 45 lat. Czyli sporo. Sporo. A jak wyniki w tym sezonie, w poprzednim? W tym sezonie, w poprzednim wyniki dla mnie bardzo superowe. Muszę się pochwalić, lecimy w rejonie 3 oddziały. Oddział Rawa Podhale, oddział Waxmund i oddział Zakopane. I mamy 4 klasyfikacje. W pierwszej klasyfikacji 7 z 50 na 500 km i 700, 5-10, to jest pierwsza klasyfikacja. Jestem mistrzem na 3 oddziały. Mm-hmm. W rejonie mistrzem. Druga klasyfikacja, punktacja 10-5 typowane, też jestem mistrzem. Mm-hmm. I trzecią punktację w rejonie mamy 7 z całości i też jestem mistrzem. Dopisało mi bardzo szczęście. W trzech klasyfikacjach mistrz i czwartą punktację mamy lotniki. Mm-hmm. I też mam pierwszego lotnika rejonu. Ładnie, no. Ładnie. A co jest z takim właśnie głównym czynnikiem w dojściu do takich wyników, jakie pan ma, czyli świetne, nie? No wie pan, jak to się wyrazić? No był po prostu dla mnie w oddziale i tutaj na rejon tych trzech oddziałów był dobry rok. Gołębie były zdrowe. No i na tym to polega. Nie ma zdrowia u gołębi, nie ma lotu. Dokładnie. A no, poprzednie sezony właśnie, no, ile pan miał lat, taką passę, że... No to ja jestem długie lata w oddziale na pudle, jak to się mówi, w trójce. Jasne. Przez długie lata. A jak właśnie wyglądały, teraz porozmawiamy o przygotowaniach właśnie gołębi, może o karmieniu. Jaką karmę pan używa? Ja w lotach używam karmę Van Rowais. Okej. Po prostu do środy rana karmię lekkostrawną, od środy wieczora zwiększam. Mhm. To dajem super sport, super wdowce, energetyczna, E8 z tej firmy i coraz to więcej dajemy. Mm-hmm. Do 300 km. A na 500 i na maratony to już od wtorku daję mocną karmę. Okej. A różnice właśnie w karmieniu samca, samicy lub młody? Nie ma, u mnie nie ma. Nie to ma. Samo jedzą samice, co i samce. Okej. A jeżeli chodzi o karmienie w trakcie koszowania? No to rano, jeżeli do 300 km, to karmię tylko rano. Mm-hmm. Karmę po zjedzeniu gdzieś o 8, czy o której zabieram karmik i po prostu cały dzień nie widzą. Do wieczora karmię. Idą na, no po prostu, tylko rano karmię. Okej, a karmienie w lotach krótkich, a maratonach? No, na maratony to ładujemy od godziny 15:30. No to karmię rano i zostawiam karmę w karmikach. To jak się chce dziobnąć do południa, czy jakoś coś, to nie sypuję jej. Okej, czyli ma gdzieś tam do końca. Do końca, no. Okej, a jeżeli chodzi o suplementację, jaką pan stosuje suplementację? No ja leczę na Brokampie. Mm-hmm. To jest firma Brokamp. Okej, i to jakie już główne takie składniki? No to składniki, jeżeli idzie o poniedziałek, wtorek, no to ja daję oregano olej i na ten olej Brokamp 1000. Mm-hmm. Wtorek, środa daję Blitz. Mm-hmm. Czwartek, piątek CMK plus Carbo Power. Okej. A po locie, jak wrócę? A po locie daję, po przylocie gołębi, to daję CMK i z katosalem. Mieszam w niedzielę. I to piją cały dzień. Okej. I to niezależnie, czy jest lot krótki, czy długi. Niezależnie. Okej. Jeżeli chodzi właśnie o suplementację, no to pan preferuje ziołową suplementację? No, niekoniecznie, bo
przez zimę zioła i tego, a w lotach, w poniedziałek, wtorek, piją je w jednym tygodniu BSA, poniedziałek, wtorek, w drugim tygodniu orniczy albo orni specjal. Okay. Więc nie wiem, jak to się wyrazi. To 14 lotów to piją. Co tydzień co innego. Okay. Dwa dni orni, dwa dni za tydzień BS. Orni, BS. I a tak jeżeli, to zmieniam. A jeżeli chodzi o żelazo? Żelazo daję w środę, na karmę. Aktywę zajce. Okej. Okay. A białeczko, aminokwasy, jak pan uzupełnia? Też właśnie tymi suplementami, ja czy już w karmie? To jedynie w karmie, bo Van Romeis ma potężną karmę. Te białka i... A jeżeli chodzi o jakieś suplementy prozdrowotne? Prozdrowotne, no to w zimie daję propolis, no takie ziołowe sprawy. Jasne, jasne. No a jeżeli łącz, a w lutym jak łączę go MBN, no to jeżeli siedzą na jajkach, to leczę na trigo. Okej. Okay. TKK Trigo Green. A jak generalnie właśnie pan tymi środkami, to wystarczy, żeby gołębie były zdrowe, czy jak pan to no, mnie to się jakoś udaje, że... Że wszystko jest dobrze. Że są zdrowe, no, no bo jeżeli by nie było, nie ma zdrowia u gołębi, nie ma lotu. Dokładnie. A drogi oddechowe? Jakieś problemy? No nie ma. Nie ma. Nie ma, na szczęście. Czyli złote gołębie. Nie wiem, czy to dlatego, że dałem orni specjal i albo orni, czy co drugi tydzień. Te dwa dni. Tak. Bo ja to nazywam na odkażenie, że to się tak daje, no. A jeżeli chodzi właśnie o na przykład taką suplementację jak pokrzywy, miód, cebula. To w zimie, w zimie. W zimie, w zimie tam raz w tygodniu można podać. No. Okay. Propolis podaje raz w tygodniu. I... Jasne, jasne. A jeżeli chodzi właśnie o przygotowania do lotów, krótkich lub maratonów, jak to wychodzi, jeżeli chodzi o system lotowania, przygotowań gołębi? No to raz w tygodniu wywozimy gołębie. Na loty krótkie? Na krótkie i na 500. A na maratony ładujemy w czwartek, więc przed maratonem nie ma treningu. Okay. Nie daję, nie wywozimy nic. Czyli jeden... Tylko w czwartki do 500 km i do czystu. A okres treningowy kiedy się zaczyna? No okres treningowy to jeżeli rozłączam gołębie, gdzieś po 20 kwietnia, bo u mnie są już po 20 kwietnia wdowce, bo ja łączę końcem lutego. Okej. Okay. To już ja końcem kwietnia, no gdzieś kilka razy jak mi się uda wywieźć na 20 km. Zależy od pogody, 3-4 razy. Nie? Właśnie, a jeżeli chodzi, bo jesteśmy tu w górach, no warunki pogodowe są zmienne, tak samo zresztą jak dzisiaj, bo z rana ulewa jak nie wiem co, a teraz prawie 30 stopni, więc jak sobie z tym radzicie? No z tymi ulewami, czy... Ogólnie właśnie z warunkami pogodowymi, jak są loty, nie? No jak są loty, jeżeli jest deszcz, no to albo przekładamy lot z soboty na nie, no po prostu zmieniamy dzień. Okej, okay, okej. Okay. Oddział zmienia po prostu, ale jakoś nam się udaje, że nie trzeba przekładać. Jasne, jasne. A w trakcie sezonu, jeżeli chodzi o okres treningowy, wywózki? No to raz w tygodniu. To raz w tygodniu. W czwartki. W czwartki. Tak, w czwartki wywozimy, na 20 km. Na 20, czyli nie żeby one się widziały, po prostu. Ja myślę, że to ten trening polega na tym, że są puszczane w jednej sekundzie i w jednej sekundzie przylatują do gołębnika. Okay, i one się widzą. Samiec nie czeka na samica, ani samica na samca. Czyli taka motywacja. W jednej sekundzie wchodzą do celi. Okej, czyli też taka motywacja dla no gołębia. Taka motywacja, że on może gołąb już jak jest nadawany w niedzielę, on myśli, że on w sekundzie zastanie tego partnera, nie? Tak, tak. A właśnie, czyli podsumowując to niezależnie, czy przygotowanie, czy okres lotowy to jeden trening 20 km w tygodniu. Tak, tak. Tak. A jeżeli chodzi... O właśnie adeno, jakieś problemy zdrowotne w pana gołębniku na przestrzeni ostatnich lat? Czy coś było takiego? Jakoś, mnie się udaje, że nie ma. Okej, okej. A szczepionki? Jak pan szczepi, kiedy pan szczepi? Ja szczepię końcem grudnia. Mycosalmowirem. Okej, okej. A młode szczepię gołębie RP, słowacką szczepionką. No i w lipcu szczepię na ospę. Dobra, a parowanie jak to wygląda? Kiedy? W którym okresie? Ja paruję gołębie końcem lutego, po 20 lutego. Okej. Okay. I jeżeli chodzi właśnie to, co ma dla pana znaczenie? Krzyżówka czy bardziej pokrewieństwo? No, ja się lubię bardziej w krzyżówce, ale też te 25 czy 30% też jest pokrewieństwie. Okej. Okay. A metoda lotowania? To wdowieństwo totalne. Samice i samce. Okej. Okay. A jeżeli chodzi właśnie o
o problemy w hodowli, no ale pan cały czas ma zdrowe gołębie, więc w sumie no, takich problemów... No jakoś się udaje, że no, jak ja mówię, jak nie ma zdrowia u gołębi, nie ma lotów. Mhm. A kąpiele? Jeżeli raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Środa, różnie, w czwartek. No. I niezależnie czy okres lotowy, czy... Przy takiej, no w zimie nie dajem, bo to mrozy są. Okay. W zimie nie, ale od maja to się już daje. Ja dajem raz w tygodniu. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj mamy pytania o wdowieństwo, to wiemy, a takie pytania odnośnie właśnie dużo hodowców młodych ma dużo pytań. Co by pan polecił takiemu młodemu hodowcy? Jakieś wskazówki? No wskazówki, no to trzeba być no, upartym do gołębi, nie? Mm-hmm. To jest obowiązek rano od 5 obloty, wieczór też obloty. Determinacja. Tak, to nie ma, że się opuści jeden dzień czy coś. Mm-hmm. Musi go mieć z rana trening, jak... Też fajnym sposobem jest zapisywać wszystko, nie? Kiedy, co, no, ja... Ja nie zapisuję, ja, ale zapisuję. Tak się, no, ale rano oblot i wieczór oblot, no. Aha, to, a właśnie jeżeli chodzi o, bo tutaj jesteśmy w fajnym turystycznym miejscu, to jest, jakie to jest miejsce? Miejscowość Cyrla 17, D, to jest droga do Morskiego Oka. Okej, okay. I tutaj ma pan dwa obiekty. Są dwa obiekty, prowadzimy... śniadania, obiad, kolacje. Mm-hmm. Bardzo zapraszamy hodowców. Basen na pokoje, jest. Basen jest w cenie, wszystko po prostu. Mogę polecić, bo bardzo fajna okolica, bardzo ładny ośrodek. A jeżeli chodzi właśnie o biznes i o pasję do no, gołębi, jak to no, jest? Żona się zajmuje tym. A pan ona tym właśnie, a ja. Ja, jak to się mówi, gołębiami. Jasne, jasne. A o czym by jeszcze pan chciał tak powiedzieć właśnie? Coś by pan chciał jeszcze dodać? Na tle gołębi? Na tle gołębi. Na tle gołębi. No, co tu można podać? No nie wiem jak to. Dobra. To myślę, że ogólnie wszystko mamy. No właśnie. Dziękuję panu Dziękuję. Bardzo za poświęcony czas i na pewno gdzieś tam no, wyniki pan ma fajne, więc... No. Więc oby tak dalej. No. Dobry lot. Także z mojej strony to wszystko. Dziękujemy no. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Tutaj przedstawiam gołębia pierwszego lotnika oddziału. 14 na 14 konkursów. On był w maratonie z 700. Pierwszy wygrał lot z Niemiec. Z 500 km był czwarty raz. Po prostu to jest, w tym roku jest najlepszym gołębiem u mnie. Ma około 16 koeficjentów w kategorii I. Ponad 16, no tak. No. I też jest pierwszym lotnikiem rejon. On się wywodzi z Jedynki, z Michalaka, z tej Olimpijki. Tu jest samiczka z ubiegłego roku, 40 czy 22. W ubiegłym roku miała 13 konkursów i miała 15 koeficjentów. Była reprezentantką na wystawie ogólnopolskiej. Trzecie miejsce na okręgowej. Na okręgowej wystawie była trzecia. Jesteśmy w gołębniku rozpłodowym. Ta samiczka już jest w rozpłodzie. 26,72. To jest wnuczka Jedynki Olimpijki z Michalaka. Wyniki tej samiczki są... Wrzucimy zdjęcia. Wrzucimy zdjęcia i będą do oglądu. No tutaj przedstawiam siostrę tej 26,72. To jest wnuczka Olimpijki, wnuczka Jedynki z Michalaka. Samiczka miała też super wyniki. Była pierwszym lotnikiem okręgu i dwa razy była na wystawie ogólnopolskiej. Wygołymi. Już tu można powiedzieć, że te dwie siostry są samicami rozpłodowymi. Z każdego roku coś wyjdzie, jako dwulatni, trzy, czteroletni gołębi. Jest, mam dużo, dużo z tej samiczki, mam 50 gołębi.